Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy kolejny już odcinek programu Idealna Niania. I mam nadzieję, że w końcu uda nam się odnaleźć w tym programie Idealna Niania naszą wymarzoną idealną nianię. Proszę bardzo, nowa gra pijacka. Za każdym razem, gdy powiem słowa Idealna Niania, walicie szota. And fucking rest in peace. Idealna niania, idealna niania, idealna niania. Moim celem aktualnie jest to, żeby Was upić i żebyście zasnęli przed telewizorem i moje filmy leciały w tle i odtwarzały wszystkie reklamy. Dobrze, jak zawsze oczywiście na początek proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, bo to dla mnie strasznie ważne, Boże, jakie ważne, Jezus Maria! Nie, ale tak zupełnie serio, ten program ma aż 10 sezonów, ani jednej dobrej niani w tym programie nie było. Może dzisiaj będzie pierwszy raz, zobaczmy. Jaka jest pięcioosobowa rodzina Iwańczuków? Jesteśmy szczęśliwą rodziną. No i przy okazji też jesteśmy bardzo bogaci, biorąc pod uwagę ilość złota, jaka jest za mną. Posiadamy trójkę dzieci. To jest najmłodsza z nich, Amelcia. Słodka ta Amelcia, no nie oszukujmy się, słodkie boby. Niestety nie zdaję sobie sprawy z tego, że zaraz wystąpi w programie Idealna Niania, gdzie dosłownie będzie torturowany przez randomowe osoby z ulicy, które twierdzą, że są nianiami. Skaza na psychice na całe życie. Tak, ja jestem nianią. Zrobiłem kurs. Więzienie. Jej starsza siostra to 5-letnia Emilka. To jest taki mały i mały przytulasek, lubi się ze mną pobawić. Chodzimy razem na karate i często się bijemy. To jest najbardziej realistyczne przedstawienie rodzeństwa, jakie widziałem w życiu. To znaczy, owszem, ja rodzeństwa nie mam, ale koledzy tak mówili, no. Że któryś z nich co chwilę ma złamaną rękę, bo brat go rzucił o ścianę. Jest to taki mały domownik, domator. Lubi telewizję, lubi tableta. O, witam w klubie, Sebastian. A jaki jest tata tej trójki, czyli 33-letni Krzysztof? Prowadzę firmę budowlaną, oprócz tego prowadzimy z tatą firmę złomiarską. Gromadzę złoto niczym Smaug z Hobbita. O, gdyż firma zaczyna się coraz bardziej rozwijać. I głównie z tego powodu potrzebujemy niani do pomocy. Chciałbym zauważyć, że na początku w intro było pokazane, że ta rodzina posiada konia. Kogo stać na posiadanie konia? Jak ekstremalnie bogaci są ci ludzie? Mam wrażenie, że tak bogaci, że ich by było stać na to, żeby zatrudnić 3 nianie. I żeby nawzajem się kontrolowały. No to jest w ogóle mądry pomysł. W ogóle nie będę się czepiał, ale wiecie, jak cholernie drogie jest utrzymanie mojego psa Lilo? To jest tłusta świnia, no. I ona wpierdziela kilogramy żarcia. To nie jest tanie. Więc ja nie wyobrażam, jak drogie musi być utrzymanie konia. Krzysztof z powodów zawodowych musiał wyjechać na kilka dni. Dlatego znalezienie niani spadło całkowicie na głowę Moniki. No tak, no. Matka trójki dzieci zajmuje się całym domostwem, trójką dzieci. Jeszcze na to musi szukać niani. No co, bo mąż musi wyjechać w delegację obracać sekretarkę, no nie? No musi. Mama trójki dzieci poszukiwania rozpoczęła od zaproszenia na rozmowę pierwszej kandydatki, czyli 55-letniej Ewy. No mój Boże, no piękna, jak w licheniu ta fontanna. I dom taki okazały. No, ja myślę, że tutaj mieszka bardzo przyzwoita rodzina. Będzie mi się na pewno z nimi bardzo dobrze pracowało. No! Ja już mam takie zboczenie zawodowe, że jak oglądam Idealną Nianię, to ja zawsze wiem, że z tymi ludźmi coś jest nie tak. Że oni na początku wyglądają na normalne osoby, fajne, czułe, troskliwe i tak dalej. Po czym okazuje się, że na przykład dzieci mordowali, czy coś w ten deseń. Teraz się zastanawiam, co jest z tą panią nie tak? Co ona takiego złego zrobiła w życiu, że jest w tym programie? Jeżeli dzieci nie mordowała, to przynajmniej chociaż się porywała. Panie są siostrami? Nie, to jest moja szwagierka, siostra mojego męża. Oj, Boże, ja bym powiedziała, że siostry takie panie są podobne, fryzury takie same. Wow! Oczywista peruka wcale nie jest oczywista. Nie, nie, nie. No Boże, jak ona pięknie wygląda. A czy mogłabym ją na ręce wziąć? Już tak dawno nie miałam małych dzieci na rękach. Proszę bardzo, rozumiem, że się pani nie boi. Słoneczko, kochane, mój Boże, jaka ty piękna. No proszę, jak ona pięknie wygląda. A jaka smaczna pewnie jest. Tak, delikatnie staram się zasugerować to, że ta kobieta jest wiedźmą, która je dzieci prawdopodobnie. W tym programie nigdy nie wiadomo, okej? Okay? Używa pani tych jednorazowych peruszek? A, tak. Pani pudruje pupkę, czy używa pani oliwki? A nie, raczej... Jezus Maria, czemu ten cały dom jest zawalony pucharami? Co ta rodzina robi? Gratuluję, rodzino, dostajecie ten złoty puchar. Ten puchar jest za to, że pobiliście rekord w posiadaniu złotych pucharów. Oliwki nie używam. Raczej... Puder. Tak, jakiś taki. No Boże, kochany, wie pani, że puder nie jest taki najzdrowszy dla pupki dziecka, dlatego że się takie kluseczki robią i się odparza potem pupka. Ja bym proponowała, żeby pani używała takiej oliwki, ona jest delikatna. Ewentualnie można gówniaka zostać w dziczy, niech go wilki wychowają. Tak, zgadza się, byłbym idealnym ojcem. Chciałam się zapytać, jakby ta najmłodsza się zakrztusiła na przykład czymś, byłaby pani w stanie udzielić pierwszej pomocy? Ależ oczywiście, ja nawet kończyłam swego czasu kurs pierwszej pomocy. O, super. Tak, tak. I wie pani co, to tak, takie ma
małe dziecko, to trzeba delikatnie na początku po pleckach poklepać. No tak delikatnie klepiemy to dziecko po pleckach, tak delikatnie, po czym pytamy się, gdzie jest tatuś? Dziecko wskazuje tatusia. Pytamy się potem, gdzie jest mamusia? Dziecko wskazuje mamusia. Po czym pytamy się, gdzie jest Bin Laden? Gadaj, gdzie on jest, gdzie się ukrywa? Czyżby pierwsza kandydatka i od razu strzał w dziesiątkę? Kolejną chętną do pracy z Amelką, Emilką i Sebastianem jest 47-letnia Teresa. Ja sprawię odpowiedzi na ogłoszenie. Kto ma fontannę na swoim podjeździe? Jaki trochę nowobogackie. Nie no, ewidentnie widać, że ta rodzinka chyba szybko zarobiła dużo hajsu. Ta fontanna to jest bardzo nowobogackie, oj bardzo. Wiesz, że to kurwa te łabędzie, któryś tam całują na niej. Proszę powiedzieć, czy ma pani jakieś doświadczenie z dziećmi? Nie mam własnych dzieci, nie mam doświadczeń, ale szybko się uczę. Zresztą sądzę, że tego też można się szybko nauczyć. Jasne, czyli z żadnymi dziećmi pani nie miała do tej pory do czynienia, nigdzie pani zawodowo jako niania wcześniej nie pracowała. Tak w zasadzie to wiedzą państwo, ja dzieci nienawidzę. To dostałam tą pracę czy nie? Nie boję się pani opieki nad takimi dziećmi, a przede wszystkim nad takim maluszkiem półrocznym. Już nie ma ząbków, nie gryzie. Okej, śmieszny żart, ale może już pani wyjdzie stąd. No wie pani, a zmiana pampersów? Tego też można się szybko nauczyć, zresztą można zobaczyć nawet w internecie. Byłaby pani w stanie sama przygotować jakąś zupkę? No ależ oczywiście, że tak. Przecież w sklepie normalnie są dostępne takie makarony suche, które się zalewa wrzątkiem, wsypuje proszek i zupa gotowa! Oczywiście, zwłaszcza jeżeli jest to jedzenie wegetariańskie, to tak. Mogą być tylko warzywa. Czyli nie przygotowywałaby pani żadnego posiłku z mięsem dla moich dzieci? Tak! Moim zdaniem dieta wegetariańska, no, według preferencji. I ja tego nie uważam i nie chciałabym, żeby ktoś prowadzał to w moje życie. Gorzej by się okazało, że twoja rodzina jest wege, po czym przychodzi pani niania i dorzuca twojemu dziecku do jedzenia troszeczkę mięska, że go przekabaci na tą stronę mięsną. Pani wyobraża czas wolny z moimi dziećmi, jakieś gry, zabawy, jak to by miało wyglądać? Znaczy, wie pani, ja preferuję przede wszystkim kształtowanie tężyzny fizycznej od najmłodszych lat. To wie pani co, ja w aucie mam takie worki z cementem, takie po 50 kilo, damy dzieciakom, niech ćwiczą, no nie, na plecy i przysiądzę! Najmłodszy. Ćwiczy pani coś? No, znaczy wie pani, ja mam troje dzieci, więc ja nie za bardzo mam na to czas, żeby ćwiczyć. Jaki pani ma na przykład biust? To jest akurat bardzo ważna kwestia. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Jak pani biust wygląda? Proszę powiedzieć, jak pani biust wygląda. To jest bardzo ważna kwestia. Celulit? Na pewno celulit pani teraz doskwiera. Nie mam celulitu. A co pani mąż na to mówi? No wie pani, kocha mnie, bez względu na to, czy ja mam celulit, czy nie. Fuck! Mi coś pokażę. Pokażę pani kilka prostych ćwiczeń. Właśnie ćwiczeń na nogi, które... Na nogi, na piersi, na pośladki. Na przykład można sobie to robić. Jedyne, czego się bałam, to tego, że tymi handlami rozwali nam akwarium. I tak, dzięki Bogu, że Shake Weight nie przyniosła ze sobą. To jest bardzo ciekawy rodzaj ćwiczeń, naprawdę! Faster. Ja muszę się zastanowić, muszę tę sprawę przedyskutować z mężem, więc tak naprawdę no, zadzwonię do pani. Będziemy po prostu w kontakcie. Ta kobieta więcej tutaj nie przyjdzie. Nikt nie czeka na nasz telefon. Po efektownej prezentacji ćwiczeń fizycznych, jaką wykonała pani Teresa, Agnieszka zdecydowała się zaprosić na dzień próbny panią Ewę. Miłe panie, tak dobrze nam się ostatnio rozmawiało, że zupełnie zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przyniosłam tutaj dla was dwa słoiczki własnej roboty przetworu. No cholera, sobie błagam, nie jedzcie tego, nie jedzcie tego, to się źle skończy, nie jedzcie tego! My ze szwagierką byśmy pojechały sobie na jakieś 2-3 godziny do miasta. Ja przekazuję pani mojego najmłodszego. To do zobaczenia. Do zobaczenia. A to co tak tego lizaka tam trzymasz? To uważaj, nie wolno biegać z lizakiem w buzi. I kto mi to zabroni? Pani Ewa nie wie, że Agnieszka i Patrycja zainstalowały w całym domu ukryte kamery, za pomocą których będą obserwować każdy ruch kandydatki na nianie. Ciocia by chciała wam przeczytać teraz książeczkę. Zobaczcie, jaki piękny kielich. A, zaczyna się. Powieści biblijne takie tutaj są, prawda? Zaniepokoiły mnie te książki, te biblijne opowieści. Sebastian! Siadaj. To jest dziecko, no po prostu już mu się nudzi. Zachowujesz się jak diabeł. Czyż ciebie opętał jakiś diabeł? I tajemnica rozwiązana, dlaczego mają tyle złotych pucharów. Sebastiana we wszystkich konkursach wspiera szatan. On ma dosłownie nadludzką siłę i prędkość. Twoje zachowanie sprawia, że w piekle wszystkie diabły się cieszą. Ładno was. Zanim przystąpimy
do jedzenia, do spożywania posiłku, powinniśmy podziękować za to opatrzności. Opatrzności? A nie firmie Tarczyński za te zajebiste paróweczki? No i doigrała się. Przestraszyła mojego synka. On zaczął płakać. Ja już w tym momencie chciałam wrócić do domu. Proszę bardzo, kropidełko w torebeczce. Normalna rzecz, którą każdy człowiek ma przy sobie. Kropidło. A się mnie czepiają, że mam zawsze przy sobie scyzory. By się zaczęli, jakbym nosił przy sobie kropidło zawsze. Słuchajcie, ja tutaj mam taką bardzo ładną zabaweczkę. Kobieto, co ty chcesz tam robić? Pada deszczek, tak, tutaj na to. I teraz ho, 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 ho. Pali, Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego. A może Harry Potter? Tak, przeczytałem go całego. Chcemy iść do koników. Do koników, no dobrze. A no, ale nie zjedzone jeszcze wszystko. To jedzonko, bo ono się nie może zmarnować. To wszystko są dary Boże. To się nie może zmarnować. To się chleba się nie wyrzuca nigdy. To się nie może zmarnować, to są dary Boże. Więc ja wezmę te parówy i ten chlebek i ja wezmę do torebki wsadzę swojej, dobra? To nie może się zmarnować. Totalnie byłam zaskoczona, kiedy niezjedzona przez moje dzieci kanapki, ona zaczęła sobie pakować do torby. Ja tylko żartowałem, ona naprawdę do torebki sobie to wsadziła. Zjem sobie na kolację, może nawet... Na dwa dni będę miała. Kurwa, to co to jest? To jakieś jabłko, ale nadgryzione. To chyba zepsute. To się zmarnować nie może. To ja to wezmę, zanim się zepsuje, no. Ja rozumiem, że jedzenia się nie wyrzuca, ale żeby od razu kraść... Idziemy. Buciki. Hop, 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 hop. Martyna, idziemy tam. Tam nie ma kamer i ja się boję, co te babsko w ogóle będzie z moimi dziećmi wyprawiać. Chodź, zobaczymy, co tam się dzieje. Ubieraj się. Weźcie te... Nie wiem, to są konie, takie psy są wielkie. Nie będę oszukiwał, w sumie rozumiem tą kobietę, ale konie są wielkości mojej Lilo. Nie rzucaj! Ja się boję tego. No co, oszalałeś? Jezus Maria! The fuck? Czy to są ci aktorzy, te dzieciaki, które tam grały, oni mogli krzywdę jakąś doznać. What the fuck? Niezbyt odpowiedzialna jest ta ekipa produkcyjna najwyraźniej. Co jest? Boi, matko się, żebyś mnie nie zostawiła jeszcze przypadkiem. Nie no, ta kobieta kompletnie nie nadaje się do opieki nad dziećmi. Emilka, chodź do mnie! Emilka! 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 Dobrze, teraz chodź tutaj, Sebastian, na pożarcie cię rzucę, a sama uciekam. Podczas spotkania z kucami w ogóle nie dawała sobie rady z moimi dziećmi. Robiły co chciały. Ale to... Czy to oszalałeś? Pospadacie z tych schodów za chwileczkę! Dziecko obudzicie! A raz, tam jeszcze trzecie dziecko jest. Co z nim? Gdzie ono jest? Ono żyje? Ja ją chyba za kudły z tego domu wyrzucę i wracamy tam. To już dawno powinno być zakończone. Jaka jestem głupia, że w ogóle na to pozwoliłam, żeby tu przyjść znowu. No uspokójcie się natychmiast! Co to się wyprawia? Panie, mamusia wróciła. Co to się dzieje najlepszego? Mama, to pani była niefajna. Niefajna, duże chciała ci ocalić. Brrr. W sumie czemu w tym programie jeszcze Nike nie było? Ona by się idealnie odnalazła. Nike, ja widziałem, że ty mnie sobie na Instagramie oznaczałaś. Ja to wszystko widziałem. Tak naprawdę to ja jestem ultrakatolicki i kocham Nike. Mua. Bawicie się? To jest zabawa? Pani to zabawą nazywa? Pani się znęca nad moimi dziećmi. W tym domu są zainstalowane ukryte kamery. I ja wszystko widziałam. Bo ja wiem, ukryte kamery, sześcioosobowa ekipa telewizyjna stała w salonie cały czas i wszystko nagrywała. Zjem sobie na kolację, może nawet na dwa dni będę miała. I co to jest? Pani dzieci nie chciały jeść, jadłyby tylko słodkie i dobre. Ale niech pani o to nie interesuje, ale co moje dzieci pani, chcą jeść. Ja wiem, że państwo byście później to wyrzucili. Proszę pani, pani nie ma pojęcia o naszej rodzinie, więc proszę ja się w ogóle nie wypowiadać. Ja widzę, ja myślałam... Co pani widzi? No jak to co? Że dzieci jedzą słodkie zamiast normalne pożywne jedzenie i potem to wszystko w koszu ląduje. A pani myśli, że ja nie zaglądałam do kosza? Fakt tego, że pani zaglądała do kosza jest dość dziwny. Proszę pani, just saying. Pani zabiera te swoje klamoty i do widzenia. Klamoty? To są klamoty? Do widzenia! Po dwóch rozmowach kwalifikacyjnych i jednym nieudanym dniu próbnym Agnieszka ponownie zamieściła w internecie ogłoszenie o pracę. Zainteresowało mnie to ogłoszenie, ponieważ jest to praca 2-3 dni w tygodniu. Ponieważ jest to praca 2-3 w tygodniu, ja z reguły nie lubię pracować więcej niż 2 dni w tygodniu, więc... Perfekt. Czuję wam swoje dzieci, pomagałam siostrze przy wychowywaniu. Myślę, że z obcymi sobie też dam radę. Zajmowała się pani wcześniej dziećmi? Trochę swoje wychowałam siostrze, pomagałam. No i wiedzą państwo, no jak byłam mała, miałam pieska, wychowałam go. Jest prawie to samo co z dziećmi, więc dostanę tą pracę? Przewijanie, pampersy, karmienie, jak najbardziej. Proszę panią, jakie pampersy? Pieluchy tetrowe.
ostatnio akurat używam pampersów. A nie szkoda pani dzieci? Pamiętajcie, kochani, gdy staracie się o pracę niani, to pierwsza rzecz, jaką zawsze należy zrobić, to obrażanie rodziny, u której staracie się o pracę, plus zasugerowanie, że matka nie umie swojego dziecka wychować. To zawsze gwarantuje zatrudnienie, przysięgam, przysięgam! Nie myślę, że raczej nie robię im krzywdy. Czy stosuje pani jakieś kary? To zależy od sytuacji, nie? Ja, proszę pani, łagodna jestem. Dzieci biję tylko otwartą dłonią. No, czyli jakby na przykład, no nie wiem, Sebastian był, nie wiem, niegrzeczny, by tam nie słuchał się pani, czy no nie wiem. No to klapsa by dostał w dupę i tyle. No szatan, no nawiedzony, no! Prawda pani miała rację, no spójrzcie, jak się śmieje! To znaczy, wie pani co, ja w swoim domu w ogóle nie widzę w sytuacji, żeby ktoś dał mojemu dziecku klapsa. No właśnie widzę potem, jak on się zachowuje. To jest tylko małe dziecko. A co będzie później? No bandyta? O, pan owszem, o co chodzi? No wie pani co, no takie słowa, to już chyba myślę, że to jest lekka przesada. Teraz jest mały i się wygłupia, a w przyszłości będzie łobuzem. Jeszcze pani będzie paczki do więzienia nosić. Wie pani co, ja jednak panią wyproszę z mojego domu. Ale ja się z tą panią absolutnie zgadzam. Od razu widać, że ten dzieciak jak dorośnie, to będzie napadał na bańki. Nie chcę. Dziękujemy. Ale jak człowiek prawdę powie, to tak zawsze jest. Lepiej pani uważa na tego gówniarza. Nie wiem, jak mi poszło. Siedzą sobie dwie fancie. Zostawiłam numer telefonu, może do mnie zadzwoni. Tak pani myśli? Kolejnym chętnym do pracy w domu Agnieszki i Krzysztofa jest 34-letni Staszek. Czy ma pan jakieś doświadczenie z dziećmi? Tak, mam oczywiście doświadczenie. Studiowałem pedagogikę, miałem uczyć w szkole. To co, panie Staszku, się wydarzyło, że pan nie uczy w szkole? A wie pani, raz jakiś czas jakieś dziecko porwałem. Nic wielkiego! A jakie na przykład zabawy ruchowe, jakieś kreatywne, zaproponowałby pan dzieciom? Zaskoczę panią i to bardzo pozytywnie. Zaskoczę panią i to bardzo pozytywnie. Tańce Fortnite. Wstaw jakąś tam muzyczkę z Fortnite'a. Tańczyłem 8 lat w zespole. A ty, Emilko, powiedz, co lubisz się bawić? Czym się lubisz bawić? Czym Barbie. Lubisz się bawić? A ja będę twoim Kenem, a ty będziesz moją Barbie. Oni byli kochankami, gość, to dziwne jest. Ale nie oszukujmy się, też pan Staszek ma naprawdę idealne ciało. Niczym właśnie Ken od Barbie. Gdzie w moim życiu jest mój pan Staszek? No przepraszam bardzo. Przyznam się szczerze, że byłam troszkę sceptycznie do tego nastawiona mężczyzna, jako niania. Patrycji udało się jednak namówić Agnieszkę do zaproszenia pana Staszka na dzień próbny. Pani Patrycji, pan Staszek się spodobał i to rozumiem w pełni. Mi też się podoba. Panie Staszku, zostawiamy z panem dzieci. Nas nie będzie ze 2-3 godzinki. Jak coś to zadzwoni? Dobra, weźcie co po telefonu, ja to zostawię. Dobra, nie ma problemu. Proszę, przekazuję maluszkę. Tak, proszę, Lenka. Tak? Tak. Niedługo się widzimy, tak? Niedługo się widzimy, tak? W piekle! Witamy cię, piąteczka! Witamy cię! Prawda, jestem mile zaskoczona. Ja też. Bierzemy trąbki i robimy korowód karnawałowy. Dobra, dzieciaki, karnawał, lecimy. Ja wódę wyciągam, a wy poszukajcie kieliszków, okej? Okay? Cokolwiek jeszcze teraz... Ojej! Kto to do nas dzwoni? Spodziewałaś się gości? Nie, no absolutnie. Cześć, kochany. Co tam? Ale mamo, co ty tutaj robisz? Ja jestem w pracy. Ja wiem, ja rozumiem. Ale mamo, co rozumiesz? Ja jestem w pracy, ja opiekuję się dziećmi. No wiem, ale tylko na sekundę, naprawdę. Gdzie na sekundę? Halo, mi się to nie podoba, nie na to się umawiałam. Ale co pani nie akceptuje? Czy to jest oczywiste dość? Jak się zatrudnia nianie, to trzeba akceptować fakt tego, że cała rodzina tej niani zamieszka w pani domu. Podoba mi się to, ten dom, chcę go obejrzeć z bliska. Ciszy, bo mi dziecko budzisz. Dobrze, przepraszam. Wiesz, jak ciężko, wiem, wiem, właśnie, jako za chwilę się rozejrzę i zaraz... I zaraz uciekam. Ale no nic, my bawmy się dalej. Fajny zrobiłem. Super. Czy ty widzisz to? Zagląda ci do szafek. Ty babo, jedna. Dobra, rysuj dalej. Co ona ukradła? A, herbatę. O, okej. Nie wierzę w to, co widzę, ona mnie po prostu ukradła. Mamo, no co ty robisz? Idź już. Nic, już dobrze. Proszę, teraz przyjdą tutaj do mnie. Wiesz co, ja jestem załamana. Dobranoc, papa. Buziaczki. Wracajmy, naprawdę i wracajmy, pokaż mu. Jasne, że tak, rozumiem cię. Szybciej, szybciej! Wróciłeś, no już. Pani już przywróciła? Tak, dzieci, jakbym mogła prosić, to byście poszły na chwilkę na górę. Panie Staszku, musimy się panu do czegoś przyznać. W tym domu są ukryte kamery. Ja chciałabym coś panu pokazać, proszę zobaczyć. O Jezus Maria. Ja macie państwo kamery w kuchni? Mam nadzieję, że tam się nie nagrało, jak podjadam z lodówki. Nie nagrało się, prawda? Środek nocy. Uruchamia się kamera wyczulona na ruch. W lodówce stoi Paweł, który je cały blok sera. Boże, moja własna matka takie coś robi? Wie pani co, ja naprawdę, ja nie wiem. Ja to muszę załatwić od razu. Ja od razu do niej zadzwonię. No cześć, synuś. Gdzie ty Halo, jesteś? Mamo. Byłaś tutaj? Co ty zrobiłaś? Jak to co zrobiłam? Nic no co zrobiłaś?
Jesteś zwykłą złodziejką. Mamo, jak mogłaś? Ja się muszę teraz za ciebie wstydzić. Ja się muszę przez ciebie teraz wstydzić. Jaką złodziejką? O czym ty mówisz? Żebym ja musiał oglądać ciebie na kamerach, że ty kradniesz ludziom pieniądze? To tam kamery Mamo. Były? Wow, synek, tam kamery były? Jakbym wiedziała, to mnie ukradła. Zrobiłam to specjalnie, bo doszłam do wniosku, że ty nie musisz pracować, musisz się mną opiekować. Twoim psim obowiązkiem jest być ze mną. Jak mogłaś? Jak mogłam? Mogłam, jak bo mogłaś. Musiałam, kochanie. Jak musiałaś? Co musiałaś? Kocham. Nic nie tak. Musiałaś. Kocham jak mnie kochasz? Ciebie. To jesteś nie jest, mój. To jest chora tylko miłość, mamo. Jesteś. To jest chora miłość. To jest chora po prostu miłość. Co ty już to robisz? To nie jest chora miłość, to jest prawdziwa mamo. Miłość matki do syna. Całe życie mnie zniszczyłaś. Ja tobie życie zniszczyłam. Przez ciebie się to nie ożywiłam, przez ciebie dziecko, nic nie mam. Kocham. Te panie chciały zatrudnić tylko nianie do swoich dzieci. Natomiast dostały w zamian zajebistą rozrywkę. Przepraszam pani naprawdę za moją mamę. Ja po prostu nie poznaję jej, naprawdę. Ja wiem, że ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła, ale ona naprawdę mi bardzo wiele w życiu da. Ja wiem teraz, że ja po prostu muszę przeciąć tę pępowinę. No w końcu podjąłem tą decyzję. Mam 38 lat. Wyprowadzę się od mamy. Za tydzień. Jeszcze nie teraz. Może za rok. Za dwa lata. Nie skreśliliśmy go jeszcze. Jeśli poprawi relację z matką, myślę, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Ale pieniędzy nie oddali jej. Coś ta matka zabrała te parę stów i nie oddali. Co jest? Agnieszka postanowiła jednak nie czekać na poprawę relacji rodzinnych pana Staszka i już następnego dnia umówiła się na rozmowę z 23-letnią Aleksandrą. Myślę, że to naprawdę fajna praca. Ja jestem studentką pedagogiki. Dobra, pani Aleksandra ma 23 lata, jest studentką pedagogiki. Co może być z nią nie tak? No, nie. Mam, eksperyment więzienny będzie robiła na dzieciach. Zaczęłam już w klasie maturalnej, wtedy zajmowałam się dziećmi mojej sąsiadki właściwie. W jakim wieku były te dzieciaczki? Najmłodsze dziecko, którym się zajmowałam, miało 8 miesięcy. Tutaj na pewno sobie poradzę, może być pani spokojna. Karmienie też by nie było tak, żadnego tak, problemu? Tak, oczywiście. Dużo czasu spędzałam w kuchni, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, ponieważ mam młodsze rodzeństwo. W takim razie chyba my wiemy wszystko. Zastanowimy się, ale myślę, że się odezwiemy do pani, więc dziękujemy. Dziękuję bardzo. I tak naprawdę do usłyszenia. Byłam zadowolona, tak? Fajna, fajna dziewczyna, młoda. Pomyślałam sobie, pewnie ma energię. Pani Ola będzie mogła wykazać się swoją energią już następnego dnia, ponieważ Agnieszka zaprosiła ją na dzień próbny z dziećmi. Bardzo się cieszę, że zadzwonili. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowałam. Nie pójdzie, nie. No chyba, że pani planuje ich okraść, albo ewentualnie te dzieci pobić, albo porwać. No wtedy może pójdzie wszystko zgodnie z planem. Pozostawiam w takim razie moje skarby pod pani opieką. My wrócimy za jakieś mniej więcej 2-3 godzinki. Bardzo bym panią prosiła przede wszystkim, żeby nie zajmowały się komputerem, tabletem, prawda, żeby nie oglądały telewizji. Przecież pani wymieniła dosłownie wszystko, co dzieci robią aktualnie. To co te dzieci mają robić? Siedzieć i patrzeć się w ścianę? Że wyjście na dwór? A co to jest ten cały dwór? Teraz mam pomysł. Ja teraz pójdę na górę. Zobaczę, co robi wasza siostrzyczka. A jak wrócę, wy się schowajcie i będę was szukała, co? Stara, dobra zabawa, nie? Tylko nie zróbcie sobie krzywdy. Ostrożnie tutaj się schowajcie. Tylko tak, żebym was nie znalazła. I zaraz wrócę, okej? Okay? Wiesz, chyba się nie będę martwić o dzieci. Z takimi wnioskami bym chociaż poczekał te 5 minut. Te 5 minut! Bo dopiero z reguły po 5 minutach te opiekunki zaczynają odwalać głupie rzeczy. Czy są tu jakieś grzeczne dzieci w domu? Mam wrażenie, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja siadam na fotelu, zamykam sobie oczy i liczę do 5, a wtedy dzieci się znajdują. Ja też jestem mile zaskoczona, naprawdę. Ostatnie moje słowo... No dobra, opiekunka bawi się sama ze sobą, a dzieciak siedzi na telefonie i gra w Candy Crusha. Człowiek kultury. Takie średnie te wasze kanapki. Wy jecie szynkę, tak? No jedzą szynkę, co mają jeść? Szynka jest bardzo niezdrowa. Co ona chrzani w ogóle, jakieś głupoty. To bardzo smutne, ale tak naprawdę taka szynka to taka mała świnka. Jak można zniechęcać dzieci do jedzenia mięsa? I mamusia wam daje taką małą świnkę. Wyobraźcie to sobie? Ktoś musiał zabić taką świnkę i później położył wam ją na kanapce. Ja nie jestem zwolenniczką diety wegańskiej. Uważam, że jest zbyt radykalna i za ostra dla moich. Bynajmniej dla moich dzieci. No, każdy może swoje dziecko wychować jak chce. Na wege lub nie wege, tak? No, tutaj się absolutnie nie czepiamy tego. Ale faktem niestety jest to, że te dzieci kiedyś dorosną, nachlają się w klubie, po czym o 3 w nocy pójdą na kebaba. Ten kebab. Ten kebab z mięsem. Będzie najlepszym, co w życiu jadły. Halo? No hej, co tam? Mam teraz robotę i muszę siedzieć z jakimiś bachorami. Tak miało być wszystko pięknie kolorowo, ona na moje dzieci mówi bachory? Gdzie jest ta impreza? Co za kretynka jakaś? Naprawdę? I dzisiaj? Ale że Bogdan z 3 B tam będzie? Ja nie mogę, dziewczyno, przegapić tego. Dobra, no siemanko, pa.
Dlaczego mi się akurat to przytrafia? Z takiej dobrej dziewczyny nagle taka dziunia się jakaś zrobiła, słuchaj. Imprezki w głowie, telefony. Ja pytaj, musimy ustalić, kochani, priorytety. Dzieci, seksowny Bogdan. Rozumiecie, do czego tutaj zmierzam, tak? O, proszę bardzo, jest browarek. Może to mi jakoś wynagrodzi ten stracony czas, który tutaj muszę z wami. Czy ty widzisz, co ona wyciąga? Urazi mniorek, mniam, mniam, mniam. Szczegół, że za oknem jest jeszcze jasno. Prawdopodobnie jest poranek. To niepokojące trochę. Miał chyba zatłukę za to. Ale zestaw prawdziwego Polaka został zachowany. Zimniorek, papierosek, torby z biedry jeszcze brakuje. W naszym domu nie można palić papierosów. Naprawdę? Tak. No popatrz, idź na kanapę. Rekt! Ja pójdę sobie na chwilkę na górę. Tylko obiecajcie mi, że nigdzie nie pójdziecie, a ja zniknę dosłownie na 5 minutek. Chyba idziesz do dziecka, tak? Po co ona przyszła do łazienki? Przecież Amelka jest w sypialni. No ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, że ona tam chce się kąpać. Ale ja mogę uwierzyć. Nie narzekam. Nie, to jest jakiś obłęd. To jest jakiś obłęd po prostu. Oj, jak zajebiliście. I moja pileczka. Zimnior w wannie. Czy jest coś bardziej smutnego? Ja zrobię numer i idę, już to zabiorę jej dzieci i zobaczymy, co wtedy ona zrobi. No, czyli miałem rację, zamiast szynki dali czekoladę. Zdrowo! Jak baba was zostawiła, to my też ją samą zostawimy. Niech się kąpie, lalunie. Przepani, pani jeszcze trzecie dziecko ma! Pani dwójkę tylko uratowała! Gdzie jest trzecie?! Chodźcie, dzieci, chodź, siadaj. Siadajcie sobie. Siadaj, syneczku. No i zobaczymy, co teraz. Dzieciaki! A niech jej spadnie ten ręcznik. Tak, potrzebujemy tego. W celach naukowych. W celach naukowych! Kocham przyjmować rolę zboczonego wujasa. To jest cudowne. Jakby odnalazłem swój spirit animal. Pijany wujas na weselu. Wychodzą wstrętne bachory z kryjówki. Bachory? Nie, nie słuchajcie w ogóle tego. Ta pani nie jest fajna. Ja wychodzę po prostu z tej chałupy. To są jakieś jaja. Ona chce wyjść? A Amelka? Kobieto, się przyzwyczaj do tego, że Amelka już nie żyje! Stracona jest! My zrobimy jej niespodziankę przed drzwiami. Chodźcie, się ubieramy. Idziemy. A pani dokąd się wybiera? Co pani tutaj robi? A pani? Ja właśnie wyszłam na chwilę, bo wyszłam do łazienki i na... wychodzę i nie było dzieci i tak... No właśnie, chyba pani dzieci zgubiła. Bo po prostu... Miały czekać na mnie na dole i... A to pani gdzie była? Czemu ten gówniak jest taki zadowolony? No to o co mu chodzi? No ja weszłam na chwilę do łazienki po prostu i chciałam ich znaleźć. Proszę pani, to nie była krótka chwila w łazience, tylko dłuższa chwila w mojej wannie. Przepraszam bardzo, a skąd pani to może wiedzieć? No niestety, wie pani, ale to była próba, a ja mam w domu zainstalowane ukryte kamery. Słucha? Tak. Dodatkowo mój mąż trochę zboczeń, zainstalował kamery w łazienkach, no to stąd wiem, że pani brała kąpiel, tak? Tak, pani, pani. Przepraszam bardzo, czy pani ma kamerę w domu i mi pani o tym nie powiedziała? Nie, nie powiedziałam pani. Pani jest bezczelna. Zostawiłam cię z moimi dziećmi, żebyś się nimi zajmowała, a nie kąpała się, a nie wspomnę już tutaj o paleniu papierosów i piciu piwa w moim domu, przy moich małoletnich dzieciach. Ja paliłam papierosy? Jesteś żałosna. Czy ja paliłam papierosy? Wylocha! Już! Wylocha! Nie odzywaj! A ty się nie odzywaj, wejdź, kobieto, i nie odzywa się do mojego dziecka w ten sposób. I nie życzę ci, żebyś kiedykolwiek zajmowała się jakimikolwiek dziećmi. Proszę, Martyna, ja nie wiem, co ja zrobię. Ja chyba po prostu będę musiała zrezygnować z pracy. Zajebisty morał ma ten serial za każdym razem. Trafiają na wariatów, którzy próbują zabić ich dzieci. Na koniec wniosek jest zawsze ten sam. No, generalnie to ja chyba muszę rzucić pracę i zająć się dziećmi. No tak, tak. Zajebiste przesłanie. Więc podsumowując, idealnych niań w Polsce nie ma. Wszystkie będą chciały zabić twoje dzieci. Musisz rzucić pracę i zająć się swoimi dziećmi. Sorry, mordo. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze, koniec oczywiście was proszę o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Ewentualnie też na Twittera możecie wejść, tam czasami piszę jakieś tam swoje wypociny i przemyślenia życiowe. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!
niani to nie znajdziecie. No sorry, mordo, szukasz niani? Pff, nie znajdziesz, nie da rady. Nie, no, rzuć pracę, zostań dziećmi.